Na rynku europejskim pojawi się nowa zabawka od Tesli po tym, jak kilka lat temu została zakazana w Stanach Zjednoczonych. Cześć, z tej strony Filip Jeździ i zaczynamy trzeci odcinek newsów. Pamiętacie Cyberquad for Kids, które były zakazane w Stanach Zjednoczonych za niespełnienie federalnych norm dotyczących zawieszenia mechanicznego i maksymalnego ciśnienia w oponach? Nuda, nieważne. W każdym razie quad Tesli, a tak naprawdę produkcji firmy Radio Flyer, będzie można już niedługo kupić w Europie. Okazuje się, że quad będzie mieć mniejszą od 350 W, a nie 500, i dwa ustawienia prędkości. Pierwsze do maksymalnie 6 km na godzinę, a drugie maksymalnie do 13. Wszyscy czekamy na nowe modele Volvo. Wczoraj dostaliśmy informację, że EX30 będzie produkowany nie tylko w Chinach, ale także w Gandawie w Belgii. Ta decyzja zwiększa elastyczność produkcyjną modelu, który ma być jednym z najlepiej sprzedających się w marce w nadchodzących latach. EX30 ma trafić do klientów jeszcze w tym roku. Teraz pozostało czekać. BMW X2 nie przypomina już swojego poprzednika, w końcu idealnie wpisuje się w linię produktową marki i w końcu ma swoją elektryczną wersję z oznaczeniem iX2. Sylwetka tego modelu wygląda bardzo dobrze jak na tej wielkości SUV-a, choć zdania w internecie na temat designu iX2 są definitywnie podzielone. Moc wersji z oznaczeniem xDrive 30i to 313 koni mechanicznych, które pozwalają rozpędzić mu się do pierwszej setki w mniej niż 6 sekund. Zasięg natomiast szacuje się na 417 do 449 km. To wszystko w dzisiejszych newsach. Widzimy się w piątek.